Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy. Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, aby ją obwieścił tak jak winienem ją wypowiedzieć. Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie przyprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w panu. Wysyłam go do was właśnie po to, byście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on, żeby pokrzepił wasze serca, wraz z onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was. Oznajmię wam wszystko, co tutaj się dzieje. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia. Przyjmijcie go, jeśli do Was przybędzie. I Jezus zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa. Zawsze walczący o Was w modlitwach, abyście stali mocno, Doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Zaświadczam o Nim, że usilnie się troszczy o Was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia Was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i kościół gromadzący się w jego domu. A skoro list zostanie u Was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w Laodycei, a Wy, żebyście też przeczytali list z Laodycei. Powiedzcie zaś archipowi: Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie ręką moją, Pawła, pamiętajcie o moich kajdanach. Łaska niech będzie z wami.